Dzień dobry kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj to będzie malutki make-up, także ogarniamy się, jest bardzo wakacyjna pogoda, świeci słońce, ja mam dobry nastrój, jest dobry dzień. Słuchajcie, od przedwczoraj wróciłam do mojej ukochanej jogi, po prostu uwielbiam, zupełnie nie miałam na to czasu przez ostatnie 4 lata. Mogę naprawdę na palcach jednej ręki policzyć, ile razy uprawiałam jogę. A to rzeczywiście było coś, co zawsze mi dawało taki spokój, relaks, tak pomagało mi, wiecie, znaleźć balans. Więc drugi dzień z jogą już mi jest po prostu dużo, dużo lepiej. Gdzieś tam ragi. Gdzieś tam krąży ragi. Także zajmiemy się make-upem. Mam kilka nowych produktów. Będę używała dwóch podkładów, bo ostatnio używałam tego Born This Way z Too Faced. Odcień, który mam, to jest Golden Beige. Nie ukrywam, że on jest taki trochę odrobinkę, acz on jest bardziej kolorem jakby mojego ciała, ale bardzo go lubię na twarzy, natomiast jest troszeczkę za ciemny, więc użyję też Synchro Skin z Shiseido i jeżeli pytacie o podkład, który kocham, to ostatnie 2 lata to jest ten Synchro Skin z Shiseido. Używałam różnych, ale no ten jest po prostu nie do pobicia. Uwielbiam go za trwałość, bezproblemowość i naturalność na twarzy. Także to jest to. Słuchajcie, właśnie dzisiaj wykupiłam po raz kolejny subskrypcję Disney Plus, bo jakoś nie wiem, ostatnio naprawdę nie miałam czasu na te wszystkie subskrypcje i seriale i programy. Plus w ogóle nigdzie nie było niczego fajnego. Stwierdziłam, dobra, nie, to jest bez sensu. I z Disneya zrezygnowałam. I gdzieś mi się pojawiło, że jest nowy sezon The Bear. A strasznie nam się ten serial podobał z Damianem. No, oczywiście oglądaliśmy pierwszy i drugi sezon. I że trójka wyszła już. Wow, także zasubskrybowałam ten Disney Plus. Słuchajcie, kosztujesz prawie 38 zł za miesiąc. Po prostu bez przesady, nie? I teraz się siedzę na środek twarzy pójdzie. Także strasznie drogo. I słuchajcie, wchodzę na ten Disney Plus i patrzę, a tam The Bear tylko pierwszy i drugi sezon. Myślę, nie, po prostu dałam się sfrajerzyć. I tam jest po prostu napis taki duży, że zapraszamy The Bear od 17 lipca dopiero. Także no, dzisiaj jak to nagrywam jest chyba 9. Także no jeszcze ponad tydzień. Ponad tydzień, w międzyczasie, no nie wiem, ponadrabiam jakieś inne rzeczy, które może tam są. Chociaż nie mam za bardzo czasu i chęci, szczerze mówiąc, na siedzenie w domu i oglądanie takich rzeczy. Ale właśnie coś... A, sprzątałam cię. Miałam po prostu dzień sprzątania. Dzień balansu, dzień równowagi, yoga, porządkowanie umysłu, porządkowanie życia, porządkowanie mieszkania. Umyłam wszystkie podłogi, a mamy tak was 90 metrów tych podłóg. Także umyłam wszystkie podłogi, pozamiatałam, powycierałam wszystkie kurze, podlałam wszystkie kwiaty, w ogóle wyprałam wszystkie chodniki. Wiecie, takie, nie? Jeszcze mi pozostaje zalać łazienkę domestosem, ale na razie sobie tego nie zrobię, żeby mi głowa nie bolała, bo jak się potem tego nawdycham, to jest problem. A ja lubię, jak łazienka lekko wali po prostu chlorem. Uwielbiam. Nie cierpię brudnych łazienek, nie cierpię brudnych umywalek, nie cierpię, jak jest brudna, nieumyte naczynia leżą, albo jak mam brudną umywalkę. Po prostu nienawidzę tego. Uwielbiam mieć właśnie czystą łazienkę i czyste te takie wszystkie... Nie lubię brudu. O, bałagan mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Zresztą muszę się do niego przyzwyczaić, zwłaszcza jak mam zwierzęta, dzieci oraz mężczyznę w domu. Ale brud mnie męczy. Nie potrafię, także to. No i w każdym razie no właśnie sprzątałam, robiłam jakieś tam rzeczy i włączyłam sobie do tego, słuchajcie, jest na Disney Plus, jest koncert Eltona Johna. Elton John, naprawdę, wiem, że on na przykład ludziom takim jak ja, albo młodszym ode mnie, może się wydawać po prostu jakimś tam starszym, śmiesznym panem w kolorowych okularach, ale to jest tak genialny artysta, on jest po prostu tak niesamowity. Miałam przyjemność być na jego koncercie lata temu, słuchajcie, w Budapeszcie, w ogóle random fact, akurat wtedy byłam na... Studiowałam w Czechach na Erasmusie i jakoś tak było więcej czasu, przestrzeni i kasy na podróżowanie, więc pojechaliśmy po prostu na koncert. Nie, pojechaliśmy do Budapesztu, a że akurat tam był koncert Eltona Johna, to też wybraliśmy się na ten koncert. W ogóle przepiękny tam, co to było za jakaś ta... Ten obiekt był po prostu przepiękny, naprawdę taki luksusowy. No i wtedy po prostu zakochałam się w Eltonie Johnie, bo tak jak mówiłam, no dla mnie to zawsze był taki po prostu starszy jakiś pan w śmiesznych okularach, a po tym koncercie... Odlot. Jeden z najlepszych koncertów, jakie widziałam w swoim życiu. Ogólnie, jakbym miała powiedzieć o najlepszych koncertach, jakie widziałam w swoim życiu, to Nick Cave. Kolejny smutny pan po prostu w ciemnym garniturze, który buczy, ale jakbyście poszli na jego koncert,
większego zwierzęcia estradowego, który ma taki kontakt z publicznością, który po prostu leży na publiczności jak śpiewa i widać, że ciągnie od nich tą energię i daje tą energię, to nie widziałam. To było jakieś po prostu mega metafizyczne po prostu przeżycie jego koncert pod względem tej energii, jaką on daje i w ogóle zabiera też w sumie, nie? Także Nick Cave, potem Jack White. Jack White to był po prostu taki koncert, ja po prostu cały czas stanie w kurze, nie? Dosłownie, a czy może nie dosłownie, może tego nie zrobiłam, ale rewelacja, odlot, orgazm, wszystko muzyczne na scenie naraz. Potem właśnie Elton John, no taki kontakt, energia, ten wokal, technicznie to przepiękne. Potem technicznie też niesamowicie dobry koncert Peter Gabriel. Chociaż też nie jestem jakoś jego psychą fanką, chociaż od dawna słuchałam, bo zawsze mój wujek chrzestny podrzucał nam płyty jakieś takie dziwne typu Peter Gabriel, więc ja miałam, nie wiem, 16 lat i słuchałam takich rzeczy. Mówię o tym Peterze takim już starszym, gdzie te jego nagrania były takie bardziej, wiecie, mniej popowe, nie? Także to. I to jest chyba taki mój top koncertów tak naprawdę, nie? Więc naprawdę byłam na bardzo wielu koncertach w swoim życiu, ale to są takie, które naprawdę mną wstrząsnęły. No plus Bob Dylan, to wiadomo. Chociaż szczerze mówiąc, pod kątem samego koncertu to nie było... Tylko to był Bob Dylan, po prostu. To był Bob Dylan i byłam w drugim rzędzie siedzącym w Royal Albert Hall. Totalnym przypadkiem, bo firma, która sprzedawała bilety, chyba to był Ticketmaster, nie pamiętam, to jeszcze było w UK, zgubiła nasze bilety, słuchajcie. Nie doszły do nas bilety, które kupiłam dużo wcześniej, gdzieś na jakiś balkon, nie? I dostaliśmy po prostu dzień przed koncertem, albo w dzień jeszcze tego koncertu, nie pamiętam, bo mieszkałam w Londynie, koncert też był w Londynie oczywiście, Royal Albert Hall, i dostaliśmy w drugim rzędzie miejsca siedzące na koncert Boba Dylana w Royal Albert Hall. Po prostu to był taki moment magiczny po prostu w moim życiu, to było niesamowite. No, ale wracając, Elton John, niesamowity po prostu artysta. Potem oczywiście jakoś tak Elton John stał się znowu bardziej modny i powstał ten film o nim, który trochę go pokazuje też tak z takiej troszeczkę innej tej strony, o której na przykład wiedzą, nie wiem, nasi rodzice, czy moja mama i tak dalej, ale no takie chyba młodsze pokolenie nie do końca właśnie kuma, kim on był, też jakie to były czasy i w ogóle, nie? Także no, Eltona Johna kocham. Także puściłam sobie jego koncert, do tego dążę, który jest rewelacyjny. Jak macie Disney Plus, to sobie znajdźcie ten koncert, on jest chyba na stadionie Dodgersów. Jeszcze nie przesłuchałam całego, ale facet ma 77 lat. Wiadomo, koncert chyba nie jest z tego roku. Film jest z 2022 roku, czyli podejrzewam, że koncert no również w tym roku był, czyli 2 lata temu, czyli pan miał 75 lat, a jest po prostu totalny rock and roll. I to nie jest tak, że to jest starszy pan, który kiedyś był gwiazdą i w ogóle super śpiewał, tylko to jest gwiazda. Niesamowity wokal, niesamowity kunszt, jeżeli chodzi o grę, kontakt z publicznością, ta energia. Rewelacja, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wam polecam, także puściłam sobie w tle i od razu mi się jakoś tak... Bycie lepiej zrobiło. Ja ogólnie polecam wam, jeżeli lubicie takie rzeczy, puszczać sobie koncerty na żywo, to jest miodzie. Też Damian mnie nadmienił przy tym, w ogóle nie miałam o tym mówić, nie wiem czemu o tym mówię. Damian mnie nadmienił o tym, że coś tam było z koncertem Taylor Swift, bleble, że jakieś bardzo drogie bilety, jakieś coś tam i że prokuratura się ma tym zająć, bo te bilety są jakieś, wiecie, odsprzedaż za jakąś kosmiczną cenę, coś tam. I słuchajcie, ja nie zrozumiem nigdy fenomenu Taylor Swift. Taylor Swift to jest dla mnie aktorka. To jest dla mnie wokalistka, taka totalnie do zapomnienia w 3 sekundy. Totalnie. Jak lecą jej piosenki, to ja w ogóle o nich nie pamiętam. W ogóle nie wiem. Nie rozumiem fenomenu, naprawdę to jest taka... Jeszcze powinnam powiedzieć, ale wtedy mnie tutaj wszyscy zabiją na tym kanale, że też nie rozumiem fenomenu Podsiadły. A czy rozumiem, że on jest teraz już takim jakimś guru narodowym i tak dalej. Jest okej, ja do niego mam wielki sentyment, ja go już lubiłam od czasu, wiecie, Idola, ale ta jego muzyka jest dla mnie taka, no jest, nie? Nie byłam na koncercie, nie wybieram się, nie porywam, nie jest, nie wiem. Po prostu nie. Nie mam jakby nic przeciwko niemu, natomiast nie rozumiem, dlaczego jest taki właśnie ludzie mają taki... No nie chcę też nikogo obrazić, bo na pewno bardzo wiele z osób, które oglądają moje filmy i obejrzy ten film, to też są fani pana Podsiadły. Jak on ma na imię?
Dawida Podsiadły, więc to nie o to chodzi, nie? To nie jest zła muzyka, ani w tym stylu, tylko to nie jest dla mnie aż taka muzyka, żeby, nie wiem, oszaleć, żeby były stadiony sprzedane, okej, znaczy good for him, dobrze dla niego, świetnie. I tak super, że ludzie chodzą na koncerty i słuchają muzyki. W ogóle rewelacja, lepsze to niż kuźwa zasrane disco polo, które jest ciśnięte w różnych miejscach nieadekwatnych do tego. No, ale po prostu nie do końca kumam ten fenomen. Użyłam różu z firmy Malu Wilds. Kupiłam go gdzieś kiedyś na targach takich jakichś beauty. I tej firmy chyba nigdzie w ogóle nie ma, a róż jest świetny. Ma w sobie trochę takiego aksamitnego połysku, jest kolorem opalenizny, jest taki brązo-róż. Bardzo mały wkład, to jest jakaś niemiecka firma i pamiętam, że był dosyć drogi, ale kolor jest perfekt. Perfetto, perfetto! I nazywa się odcień Beauty Box Trio, a jest tu jeden kolor, który dodatkowo jest nieopisany. Aha, bo to jest pewnie wkład, tak, którego nie potrafię wyjąć. Nie wiem. Jest chyba wymienny, ale nie umiem. Także to już teraz podpadłam części publiczności, mówiąc o Podsiadle. Używałam ostatnio też Color Tattoo z Maybelline w kolorze Creamy Beige 98. Słuchajcie, zapomniałam, jakie to są dobre cienie do powiek, naprawdę. Moje paznokcie już są za długie na to, żeby w nim po prostu w tych cieniach majtać pazurem. Dlatego muszę iść niestety je skrócić, chociaż nawet lubię tę długość. Jest trochę problematyczne właśnie, jeżeli chodzi o nakładanie kosmetyków, czy tam, nie wiem, kremów pod oczy, czy jakieś tam ten. No i przy dzieciach to też jest, to nie jest najbardziej sensowna długość przy dzieciach, no nie? Ale dobrze się w tym czuję, dobrze się w tym czuję. Muszę mieć albo długie, albo całkiem krótkie chyba, nie wiem. W lecie bardzo lubię mieć, wiecie co, właśnie krótkie też paznokcie, takie całkiem krótkie, bo lato to jednak jest czas, że nie wiem, place zabaw, piasek, plaża, woda i pod tymi paznokciami co chwilę się coś zbiera, trzeba to czyścić, a te krótkie są takie bardziej bezproblemowe. Natomiast no lubię to, jak wygląda moja dłoń z długimi paznokciami, zwłaszcza ten z tym pyłkiem błyszczącym, to jest mój w ogóle ulubiony mani, no nie? Każdy mani z tym pyłkiem błyszczącym wtartym jest plus 10. I dziękuję za komplementy, bo dużo osób mi komplementuje. Paznokcie robię cały czas tutaj w Gliwicach w salonie Seasons na Strzody 3. Dam namiary pod tym filmem. Jaki cień do powiek? Wiem jaki. Ostatnio użyłam właśnie tego z tej palety od Charlotte i to był mój ulubiony cień ostatnio, także go użyję. Albo też wiecie, czego używam jako cienia Huli Benefitowskiej i to wyglądało tak dobrze na mnie. To wyglądało tak dobrze, bo to wyglądało jakby takie, jak naturalny odcień mojej powieki. I to wyglądało naturalnie po prostu, no nie? Nie widać, że macie jakiś taki chamski cień nałożony, ale bardzo ładnie to podkreślało moją tęczówkę. I fajnie się bardzo w tym czułam. Po prostu hula sobie tutaj. Małym precyzyjnym pędzelkiem, który bardzo lubię, to jest Hakuro H76, dolna powieka. Uwielbiam tę hulę na powiekach. I ostatnio też nie używałam korektora pod oczy, co jest niepodobne do mnie. I zamiast tego używałam właśnie tylko pudru, tego, którego wam ostatnio też pokazywałam wam ten puder, chcę powiedzieć. Quiet On Set z The Balm. I powiem wam, że nawet ten tusz do rzęs, którego wtedy użyłam, w ogóle mi się nie odbił pod oczami, a ostatnio mi się wszystkie tusze odbijają pod oczami, zwłaszcza, że jest taka, jest bardzo gorąco, ale często nie ma słońca, tylko jest taki zaduch, te chmury są tak nisko i jest tak bardzo wilgotno. Ja już od jakiegoś czasu mam taką teorię, że pogoda w Polsce zmienia się kompletnie, totalnie na pogodę londyńską, taką brytyjską, bo tak mi się kojarzą te właśnie zmiany pogody, zmiany temperatur, ta wysoka wilgotność i te chmury, no i podtrzymuję tę teorię. Bo to, co jest na oknem, to mi się bardziej ostatnio kojarzy właśnie z takim londyńskim latem. Przez te chmury i przez tą wysoką wilgotność tego wszystkiego. I to jest Le Volume de Chanel. Bardzo lubię ten tusz. Bardzo go lubię. Robi piękne rzęsy. Tylko właśnie czasami mi się lubi odbijać. Ale muszę
przypudrować sobie tutaj, aha, jeszcze muszę sobie tutaj pod samą brew przypudrować, bo inaczej on mi się odbije tam, gdzie nie mam żadnego cienia, no nie? Jak nie mam cienia na powiece, albo nie mam przypudrowanej powieki i pod okiem, to on mi się bardzo lubi odbić. A tak to jest okej, bo ostatnio go miałam cały dzień i było w porządku. Taram! I ostatnio też, wiecie co, od jakiegoś czasu mówiłam Wam, że staram się ograniczać kupowanie nowych kosmetyków. W ogóle myślmy, po prostu kropka myślmy. Ale byłam w Sephorze i wpadła mi jakoś tak w oko kredka, wiecie co, lip liner od Huda. Ja od Huda mam bardzo mało rzeczy, jakoś nie wiem. Nie przekonuje mnie chyba ona i jej estetyka do końca, natomiast jej rzeczy rzeczywiście, jak już coś mam, są bardzo dobrej jakości. Bardzo dobre. I te cienie do powiek, chyba bronzerów kiedyś używałam, nie pamiętam czego, ale wiem, że kilku rzeczy używałam i były bardzo dobre. I trafił mi w ręce ten lip liner, kredka do ust. A jestem osobą, która uwielbia kredki do ust. By the way, kupiłam sobie jeszcze 4 ostatnio. Też były trochę tańsze, ale pokażę Wam, bo są też fajne. No, ale wpadł mi ten lip liner i on się nazywa Lip Contour 2.0, czyli są te najnowsze lip linery i odcień to jest Pinky Brown. Bombshell Pinky Brown? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie to jest przepiękny odcień i śmiem twierdzić, że to jest dla mnie lepszy odcień niż Pillow Talk. Jest odrobinę chyba ciemniejszy. Ta formuła jest inna, bo ona jest rzeczywiście wodoodporna i zastyga i trzyma się na ustach. Ale jakoś tak, nie wiem, nie kupiłam, odłożyłam. I weszłam też do Sephora ostatnio właśnie, jeszcze z malinką na rękach. I wiecie co, jest teraz takie duo, ono też jest na stronie, więc je podlinkuję. I to jest Bombshell Lip Duo. I ono jest na promocji za 101,90. Cena normalnie to jest 146 i w tym duo jest i lip liner, słuchajcie, i właśnie ta kredka. I lip liner, Boże. Pomadka płynie. Ona nazywa się Bombshell, to jest odcień Bombshell i kredka nazywa się właśnie Pinky Brown, więc ta kredka, o której właśnie myślałam. Więc normalnie ten set kosztuje 146 zł, a teraz Sephora kosztuje 101,90 i widziałam, że jeszcze jest na stronie, sprawdzałam dzisiaj, a jak nie, to też podejść sobie stacjonarnie, bo często są stacjonarnie i ta kredka jest super. To jest troszeczkę bardziej nasycone niż kredka. A kredka jest idealna. Także wolę kredkę, ale myślę, że też to fajnie gdzieś tam sobie zużyję. I patrzę, to jest odcień prawie perfekto dla moich ust. Idealny. No idealny. To jest idealny odcień lip linera dla mnie. Idealny. Po prostu nie muszę z nim myśleć o powiększeniu ust, bo trochę mi się chce powiększyć już usta. Ostatni raz powiększałam 5 lat temu, coś takiego. I to było 0,8 ml, więc naprawdę mało to tam jest. Chcę obalić mi jakoby... Znaczy nie mówię, że nic tam nie zostało, bo zawsze coś zostaje. O, chcę obalić mit jakoby... Jakby te wszystkie wypełniacze nie zostawały w naszym ciele, w naszych ustach, w naszych policzkach, to zostaje. To się kumuluje. Im częściej się powiększamy różne części twarzy i w ogóle, tym mniej jakby zauważamy różnicę. Tak samo jak kiedyś było, nie wiem, codziennie na solarium. Ludzie, laski nie widziały, że są już po prostu pomarańczowym, brązowym kurczakiem. Chodziły dalej na to solarium. I tak samo jest z powiększaniem ust, policzków, wszystkiego. Ten materiał, on zostaje, on się kumuluje. To nigdy do zera nie znika. Dlatego jak teraz patrzę w lustro, czy tam patrzę na filmy, to mimo tego, że ostatni raz moje usta wypełniałam 5 lat temu, ilością 0,8 ml, to jest w sumie nie za duża ilość. To jest taka chyba najmniejsza, która jest tak serio widoczna. To nie jest tak, że to zniknęło. Te usta wciąż są troszeczkę większe teraz po 5 latach, niż były zanim w ogóle je powiększałam. Także tutaj po prostu alert, żeby uważać. I aż mi się nie chce na to tego lipla, tej kredki, tej konturówki nakładać, bo wydaje mi się, że to jest teraz ideolo. Perfekto, ideolo i chyba nie będę nakładać, nie będę się zmuszać. Mogę na to nałożyć olejek do ust. Mam w ogóle nowe olejki do ust z The Balm. Ten się nazywa, to jest taki nudziakowy, on się nazywa Nude Not Crude. To jest mój ulubiony razem z takim jednym, który się nazywa, który jest w odcieniu Mauve, który zaraz tutaj gdzieś znajdę, chyba że go mam w innym miejscu mojego życia. Mam go w innym miejscu. Boże, zorganizuj się, kobieto.
Ej, zaniepokoiłam się, bo mój ulubiony odcień. A jest! Nie, nie zniknął. To jest ten. On się nazywa To Slow Move Over. I to są no, olejki do ust. Lip oils, które mają trochę koloru w sobie. W sumie nawet sporo koloru jak na olejki. Zaraz Wam pokażę. To jest ten odcień Mauve, a to jest ten Nudziak. Nie wyglądają te kolory jakoś bardzo intensywnie i ten Mauve to wygląda jakoś dziwnie, a na ustach wygląda bardzo, bardzo ładnie. Może sobie użyję tego nudziakowego, delikatnego. I one mają bardzo lekką konsystencję. Nie są takie, wiecie, klejąco się, ciągnąco się, no nie? Bo to nie są błyszczyki, tylko właśnie olejki. Ale cała gama jest bardzo szeroka kolorystyczna. Także usta są po nich po prostu bardziej wypielęgnowane. Fajnie, podoba mi się ten make-up, taki trochę kalifornijsko i w ogóle mam na dzisiaj na sobie najszersze spodnie świata, słuchajcie. Takie fioletowe, olbrzymie. Pokażę Wam jeszcze całą stylówkę na szybko. Jak już jestem? To są moje wielkie spodnie, one są olbrzymie. Mam taki jasny fiolet i są jedwabne i mam w nich największy tyłek na świecie, ale w sumie to nie obchodzi. Ale tak, żeby wiecie, bo one tak same z siebie są takie wielkie, alibabowe, to są jakieś elki, więc chyba trochę dużo na mnie, ale żeby taki nadać im, wiecie, je obciążyć, dam sobie tutaj po prostu taki złoty pasek. Tego mam koszulkę Donny Karan, te różowe klapki z Kazara, które kocham. Są takie idealnie alladyńskie do tego. No i resztę to już widzieliście, mam ten naszyjnik z misiem moim. Złotko, pierścionki i w sumie nic więcej na razie, bo jest tak duszno, że jak jest tak duszno, to i tak mam, jak na taką duchotę, to i tak mam na sobie za dużo rzeczy, o, to usiłuję powiedzieć, także to mój outfit dzisiejszy. Stój. Mam taki troszeczkę kalifornijski vibe i włosy rozburtane i bardzo mi tak ostatnio jest dobrze, też podcięłam grzywkę. Także to, chyba tyle chciałam powiedzieć dzisiaj, ponarzekać znowu na współczesną muzykę, wszystko mi się przewraca. Ale to na dzisiaj chyba tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Polecam Wam właśnie te olejki do ust, zwłaszcza tak jak mówię, ten nudziakowy i ten mauve. No i ta okazja z tą chudą. Spójrzcie sobie, jeżeli lubicie te rzeczy, bo ten lip liner jest mega trwały i rzeczywiście wszystko już zjadłam ust, ten lip liner się na nich trzymał. Dobra, nie przeciągam. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa!